Mamy już roztopy, śnieg się kończy, ptaki już zaczynają ćwierkać, słoneczko pięknie grzeje. Idealny, a właściwie ostatni moment na to, żeby wyczyścić zeszłoroczne budki. Większość u mnie w domu jest już wyczyszczona, ale zostało mi jeszcze kilka, więc nagram je, żeby przypomnieć innym o tym, że trzeba to robić. Zatem tak, mamy budkę, ale nie zaglądamy do niej bez założenia rękawiczek. Tam w środku może być jakieś robactwo, inne syfy. I właśnie dlatego należy uprzątnąć stare gniazda przed zasiedleniem budki przez nową ptasią rodzinę. Ok, założyłem już rękawiczki. Jestem gotowy, żeby zajrzeć do środka. To się tylko tyle uchyla. Mogę pokazać, co z środka wyciągnę. O, jak widzicie, stare gniazdo. Tak to wygląda. O, jakie ptaszki tutaj były. Co to mamy? O, trafiło się też jakieś jedno skorupka. Dobra, idziemy, zobaczymy dalej, jak w innej budce. Okej, mamy drugą budkę. Jak widzicie, dobra, zaraz zobaczymy, czy jest czysta, czy coś w niej było w zeszłym roku, ale raczej na pewno coś nie było. Dobra, chwila, muszę zdjąć wieczko. Dobra, wieczko zdjęte. Zobaczcie, co jest w środku. Niewiele widać. No ale sprawdzimy, czy tam coś było. Było! Uwaga! O, gruba warstwa. O. I bach. I wyczyszczone. Zakładamy wieczko. I gotowa będzie na przylot kolejnych ptaszków. Pewnie to się tam zakleszczy. Elegancja Francja. Cud, że nie spadłem. Tego to człowiek nie robi dla przyrody. Jeszcze wchodząc z jedną ręką, zaraz się zwalę. Dobra. Zajrzyjmy. Zajrzyjmy. Otwierana jest w tamtą stronę. Dobra. No nic, nie będę już tego filmował. Do zobaczenia. Piękną mamy wiosnę. Hej.